Dzień dobry. Dzień dobry. W końcu zostałem kapitanem żeglugi pontonowej. Z dzikiej Wisły wpłynąłem na uregulowany 4 śluzami nogat. Potem przez wykopany w 1483 roku kanał Jagielloński do zindustrializowanego Elbląga. Za Elblągiem przez dzikie jezioro Drużno do kanału Elbląskiego, gdzie
rewolucja przemysłowa urządziła sobie piknik na wielki piknik, na światową skalę. Kanał Elbląski wybudowano w drugiej połowie XIX wieku. Jest to jeden z cudów techniki, jeśli chodzi o hydrobudowlę. Celem wybudowania tego kanału było połączenie jeziora Ostródzkiego i Iławskiego z Bałtykiem, z portem w Elblągu i z Wisłą. W tym czasie rozwijał się przemysł szkutniczy na terenie tego pojezierza i zamierzano transportować towary, wyroby z tego pojezierza do Gdańska i Elblągu. Najfajniejszą i największą dzisiaj atrakcją turystyczną są oczywiście pochylnie. Pochylnie, które dźwigają statki do góry niemalże o 100 metrów. Wszystkie napędzane są siłą wody, a elektryczność służy tylko i wyłącznie do oświetlenia tych pochylni. Ten kanał szybko stracił na swojej wadze, ponieważ zaczęła się rozwijać dynamicznie kolej, transport drogowy. W związku z tym większość towarów przewożono już zupełnie innymi drogami. I od tej pory, w zasadzie do dzisiaj, spełnia rolę atrakcji turystycznej. Pływają po nim statki niewielkie, o szerokości około 3 metrów. Budowa tego kanału kosztowała o 10% więcej niż budowa wieży Eiffla.